opowiedzą, jaką relację zachować z publicznością internetową, a zrobią to, ponieważ wszyscy jesteśmy lekkostronniczy. Ho, ho, ho. Odważne stwierdzenie. O. Fajna czcionka. Najlepsza czcionka. Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Jest nam niezwykle miło, że zostaliśmy tu zaproszeni i że przyszliście. Ładnie przejąłeś. Ja chciałem, żeby wszyscy jeszcze w miarę możliwości, jak mają ręce sprawne, bo Karol ma nogi niesprawne, zrobili jakiś mały aplauz dla Karola, bo on tu przyczłapał z dosyć daleka na nogach o tych kulach tutaj. Ale tak mocniej, mocniej. Dziękuję. Ale od szpitalnej nie jest wcale tak daleko o kulach. Aha, jakby ktoś chciał wiedzieć, to iCar nie wjeżdża na płytę rynku o tej porze. Właśnie, więc musicie się przejść. Ale dzisiaj powiemy o zaangażowanym wideo, czyli coś tak jakby trochę poniekąd inaczej niż mówił nasz poprzednik Dominik, bo my oprócz tego, że dajemy, to też dużo bierzemy, więc o tym dzisiaj. Uwaga, slider nie działa. O, jest. Kim jesteśmy? Ktoś pewnie wie, kim jesteśmy, ale podejrzewam, że większość ludzi nie wie, więc kto nie wie? Mógłby podnieść rękę do góry ten, kto nie wie? Czy ktoś zupełnie nas nie zna, nie wie, kim jesteśmy? Dobra, no jest parę wszystko. Osób, więc możemy powiedzieć kilka słów, jesteśmy usprawiedliwieni. To jest Włodek, ja jestem Karol, my prowadzimy od pół roku, od 24 lutego, codziennie program w internecie, który nazywa się Lekkostronniczy, tak jak widzicie. Zaczęliśmy go robić w lutym, ponieważ tak strasznie się lubiliśmy z Włodkiem, że stwierdziliśmy, że musimy coś robić razem, a żeby się móc widzieć codziennie, to musieliśmy to robić razem codziennie, więc program wymyśliliśmy, że będzie codziennie. I od tamtej pory całkiem szczęśliwie udało nam się doczłapać do 172 odcinka dzisiaj, który był o 18. I tak codziennie o 18 wypuszczamy kilkuminutowy odcinek lekkostronniczy, gdzie gadamy o różnych rzeczach, które znajdujemy w internecie. I mieliśmy już na samym początku dosyć mocno utarte założenia, bo wcześniej robiliśmy coś osobno, teraz robimy coś razem, ale te wszystkie osobne rzeczy dały nam jakieś tam doświadczenia, żeby można było zacząć tym razem coś fajniejszego. I mieliśmy kilka już mocnych zasad, które się trzymamy aż do dzisiaj. I jedną z tych głównych zasad jest to, że to musi być po pierwsze regularnie i chyba wydaje mi się jedyni w Polsce, że robimy coś codziennie o 18, chyba tak. Jeśli chodzi o wideo, więc dosyć mocno się zaangażowaliśmy w to wcześniej, robiąc inne rzeczy, mając projekty na głowie i inne pierdoły, ale jak ktoś chce, to znajdzie czas. I to były czasy, kiedy się tym jaraliśmy i robiliśmy graficzki na Facebooka. Więc wymyśliliśmy sobie kilka twardych zasad na samym początku. To, że będziemy robić to codziennie, to, że będzie miało kilka minut, 5, 6, 7 minut i przede wszystkim, co było najważniejsze i co utrzymujemy do tej pory i staramy się utrzymać i promować taką ideę dla każdego, kto robi coś w internecie, to, że to będzie bardzo mocno związane z widzami, czyli że będziemy odpowiadać na każdy mail, który dostaniemy, będziemy odpowiadać na większość, jeżeli nie wszystko, co podsunie nam się na Facebooku, będziemy mieć ścisły kontakt z widzami na tyle, na ile się da, na ile czas pozwala, żeby jak najbardziej widzowie czuli się zaangażowani w cały projekt, który wymyśliliśmy od samego początku. No i z czasem przyszły kolejne rzeczy, to chyba będzie omawiane w kwestii modelu biznesowego w panelu dyskusyjnym, który jest później po prezentacji Piotra Peszki. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze posłuchać, bo chłopak jest naprawdę fajny i warto go posłuchać, czasami tylko. Więc te kolejne rzeczy to są, chociażby recenzujemy Układ Warszawski, który możecie oglądać na TVN-ie, albo Tytus i Tymon dla Akademii PWN, albo inne wideo w naszej firmie, którą Włodek mówi strasznie nieskładnie, to ja powiem tak bardziej systematycznie, od lewej. Tytus i Tymon to jest serial na zlecenie Akademii PWN, serial, który robimy raz w tygodniu dla maturzystów, w pełni brandowany projekt, który jest skierowany do maturzystów, który ma jakoś ich nakierować na cel, który każdy z nas przeszedł, albo większość z nas tutaj, czyli matura. Układ Warszawski to jest rzecz, która jest w TVN-ie i na ich podstronie właśnie tego serialu recenzujemy każdy odcinek, który pojawia się tydzień wcześniej niż w telewizji, pojawia się tydzień wcześniej już w internecie, a my robimy taką kilkuminutową recenzję tego odcinka, zanim jeszcze ludzie mają okazję go zobaczyć w samej telewizji. Natomiast Flying Penguin to jest szyld, który to wszystko zbiera, czyli firma, w której pracujemy, gdzie robimy nie tylko to, ale także pojedyncze komercyjne projekty, takie jak jakieś reklamy, wideo, social media i tak dalej. Wideo w internecie to nie jest TV. To jest chyba hasło, które każdy słyszał co najmniej raz w swoim życiu, albo przynajmniej raz się z nim zetknął.
I wydaje mi się, że cały czas podchodzimy właśnie do tego w tej kwestii, bo robiliśmy coś, co na kształt mogłoby przypominać kiedyś film, i to mówię o pierwszym odcinku fotopodcastu, coś się tam staraliśmy. I powiem wam tak, ludzie w internecie w większości, bo nie mówię wszyscy, bo są wyjątki, w większości nie doceniają tego, co się wkłada w internet. Bo sprawdźcie, co jest najbardziej popularne. Memy, Tesco i nowy Batmanek, szatanek. Oprócz tego, jak ktoś kopie kogoś w jaja, jak ktoś się śmieje z tego, że ktoś kopnął kogoś w jaja, dzieci, zwierzęta i inne pierdoły, które nigdy by się nie pomyśleli, że mogą być tak często oglądane. I to jest właśnie content internetowy. To, że robimy coś w internecie, nie wiem, jak wiele z was robi coś w internecie, czy to jest blog, projekt, edukacja interaktywna, czy wideo w jakiejkolwiek formie, to w każdej z tych dziedzin robionych w internecie jest odnośnik do dziedzin tak zwanego starego formatu, czyli jeżeli piszemy bloga, to jest dawny rodzaj jakiegoś, nie wiem, pamiętnika albo felietonów. My w gałęzi wideo odcinamy się od tego, co nazywane jest telewizją, czyli szklany ekran, czyli zero interakcji z prowadzącym, czyli sztywna forma i tak dalej. My robimy to wideo w takiej formie, która ma najbardziej pasować naszym widzom. Nie chodzi tutaj też o dupowłażenie, prawda, za przeproszeniem, ale o to, żeby ludziom najbardziej pasowało to, co mogą odbierać, ponieważ w internecie dużo bardziej niż w telewizji jest taka dobra wola i swoboda w włączeniu danego programu, bo o ile w telewizji bardzo często można sobie włączyć telewizor, żeby leciał w tle i nabija się ten widz kolejny, prawda, i rosną statystyki, to w internecie tak nie ma. W internecie ja włączam filmik, żeby go obejrzeć, a nie po to, żeby leciał w tle, no chyba, że to jest teledysk na YouTubie. Dokładnie, a jak jest słaby, to wyłączam szybko. Klikam jeszcze na dodatek łapkę w dół, piszę komentarz, że słabe i więcej do tego nie wracam, więc to trzeba mieć na uwadze, że content wideo, który ludzie oglądają w internecie, jest dużo bardziej angażujący i oni jak wchodzą, to oni chcą mieć poczucie, że nie zmarnowali swojego czasu. W telewizorze tego nie ma. Każdy ma wrażenie, że marnuje swój czas oglądając telewizję i nikt nie ma nic przeciw, a w internecie jak tak jest, no to dostajecie po dupie. Twarde zasady, od których zaczyna twórca. Tutaj mówimy o tym, że warto zaznaczyć ze swoją społecznością utarte zasady, których będziecie się trzymać później, do których będzie można wracać, po których oni będą mogli was poznać, jacy jesteście, co lubicie, czego nie lubicie, dlaczego to robicie, co robicie, bo później nie dość, że wam będzie łatwiej to wszystko utrzymać, bo skupiacie tylko tych ludzi, którzy chcą być przy was, a na dodatek jak się pojawi jakiś troll, to wszyscy ci, którzy już was poznali, będą was bronić w waszym imieniu, no, przeciwko temu trollowi. A poza tym robiąc to, co się robi i opierając na jakiś twardych naprawdę zasadach, bo w internecie przecież było multum projektów i każdy taki widział, że zaczynał się jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek i koniec. Więc to, że się opiera to na twardych zasadach i na takiej systematycznej pracy, pozwala na bardzo dobre zaangażowanie również widzów, bo jeżeli oni widzą, że my robimy coś od pół roku za free, codziennie, to oni stwierdzają, że no chyba faktycznie coś w tym musi być i nawet ci widzowie, którzy są od samego początku, a także ci, którzy są od miesiąca, stwierdzają, że no to jest coś dziwnego, coś innego. I to już jest element angażujący. A poza tym, jeżeli robimy coś opierając na twardych zasadach, to po pewnym czasie można sobie wyrobić taką łatkę, która się przylepia. Może być dobra, może być zła, ale jest bardzo wiele takich osób, chociażby Piotrek Peszko, który przyjdzie za chwilę. On, ponieważ robi to, co robi, już ma łatkę gościa od e-learningu i na taką opinię mniej więcej sobie tutaj buduje i to, co robi, tworzy jego cały wizerunek. My jesteśmy gośćmi, którzy robią wideo codziennie i robią sobie je z większości rzeczy i też to jest łatka, może trochę szersza, ale to jest coś, po czym jest się rozpoznawalnym, bo w internecie nie można być rozmytym i nie można być nikim, bo każdy może być jakiś tam. I warto o czymś pamiętać, jak już się zaangażujecie w coś i zdeklarujecie się, że będziecie coś robić, jeśli mówicie, że od teraz robię odcinki dwa razy w tygodniu zamiast tygodnia i stwierdzicie, o Jezus Maria, po dwóch tygodniach już wam się nie chce i stwierdziliście, że to był zły krok, to jest bardzo źle odbierane i to już jest po części, jak wam się przestaje chcieć albo stwierdzacie, że a nic się nie stanie w sumie, jak zamiast półtorej godziny mojego programu zrobi się 10 minut. W sumie to i tak będą oglądać. To jest bardzo, bardzo często początek końca. Bardzo często. Więc na to uważajcie. Nawet jeśli uważasz, to jest poprzedni slajd? To jest bardzo nieprofesjonalne, że tak macham slajdami. Nawet jeśli uważasz, że wiesz lepiej, słuchaj widzów.
To też jest jeden z elementów, który oddziela content internetowy od tego, co można zobaczyć w telewizji. Bo jeżeli oglądamy Taniec z Gwiazdami w telewizji i wyślemy mail do TVN-u, panie TVN-ie, ten program jest do kitu, bo to, to, to i to, to on nie zmieni Tańca z Gwiazdami, on zostanie dokładnie taki, jaki był. Natomiast jeżeli my dostaniemy jeden, no może jeden to nie, ale dostaniemy kilka maili, które będą zawierały podobny problem i to będzie rzeczowy problem, a nie jesteście debilami, wyjdźcie. Tylko to będzie podobny problem, który ludzie zaznaczają, to faktycznie można sobie to wziąć do serca i to zmienić. I faktycznie możemy to zmienić. Dlatego bardzo, bardzo, wręcz kategorycznie ważne jest, żeby słuchać widzów, bo widzowie nas oglądają. Każdy ma zupełnie inny stosunek do tego, co sam robi, bo to jest stosunek osobisty, prawda, żeby dobrze wypaść, żeby fajnie wyglądać, mieć fajną dykcję i zawsze śmieszne żarty z puentą. Natomiast trochę inaczej się to odbiera, kiedy widzi się mail od kogoś. Bo tak naprawdę na tym wszystko polega, bo wy... Mimo, że robicie coś za darmo i wam się wydaje, że Jezus Maria, powinni doceniać to, że robię coś dla nich za darmo, to wy jesteście tworzeni przez nich, bo jeśli ich nie będzie, no to was nie będzie. Przestańcie sobie myśleć, że a mam w dupie, bo jeśli to jest mój program, to mam prawo robić w nim co chcę. I to jest po części prawda, ale jak nie będzie dla kogo robić tego programu, to po co go robić? Więc tyle. Pozytywny przekaz jest lepszy od negatywnego. To jest jeden z tych elementów, który założyliśmy sobie na początku, czyli zważywszy na to, że odcinek jest o 18, czyli jesteśmy po szkole, po studiach, po pracy, koniec dnia, no fajnie by było jednak pozytywnie go zakończyć, to wymyśliliśmy sobie, że nie będziemy mówić o polityce, raczej nie będziemy mówić o tym, co nas wkurza, tylko będziemy mówić o miłych, przyjemnych rzeczach, które ludzi rozbawią, które sprawią, że ludzie będą fajnie kończyli dzień i będą chcieli następnego dnia znowu o 18 wrócić i obejrzeć kolejny odcinek. I to jest bardzo miłe, bo często dostajemy komentarze, że Jezus Maria, myślałem, że ten dzień już jest, będzie najgorszym dniem z wszystkich moich dni. Obejrzałem odcinek i poprawiliście mi strasznie humor i dziękuję wam za to. To jest strasznie miłe i to przyciąga ludzi, bo nikt nie chce oglądać tych smutasów, którzy narzekają, mają ciągle jakiś problem, są sfrustrowani, bo nic się nie udaje i tak dalej. Kto chce tego oglądać? Bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek chciał coś takiego oglądać. Bo sfrustrowani są wszyscy w tramwajach, to nie? Sfrustrowani są wszyscy na ulicy, sfrustrowani są wszyscy na poczcie, u lekarza, byłem wczoraj, widziałem. Wszyscy są sfrustrowani w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, prawda? Więc potrzeba takiego kontentu ludziom potrzeba i mi potrzeba. Ja z przyjemnością będę oglądał, jeżeli powstanie taki program, który ja będę mógł oglądać, który będzie mnie nastrajał pozytywnie, bo na cholerę mi są kolejne negatywne newsy i nie wiem, włączenie sobie TVN24, gdzie są kolejne tragedie i wypadki. I emocje są zaraźliwe. Jeśli wy będziecie mówić negatywnie, to oni będą mieli później negatywny oddźwięk tego wszystkiego, co powiedzieliście. Jeśli mówicie pozytywnie, to poprawiacie im humor. A chyba lepiej mieć pozytywnych widzów niż negatywnych. Nie udawaj eksperta, o ile nim nie jesteś. Bardzo częsty przypadek robienia czegoś w sieci. Bardzo częsty, bo mianowanie się ekspertem w dobie internetu jest chyba najprostszą rzeczą, którą można zrobić. Typu znam się na komórkach, więc jestem ekspertem od komórek. Znam się na... Fotografii. Symbianie. Właśnie, znam się na fotografii, więc zacznę robić jakiś program o fotografii. Wszyscy będą myśleć, że znam się na fotografii. To jest bardzo częsty problem. Spotykam się z nim... Za często. Ja również bardzo często się z tym spotykam. Dlatego nasza formuła to też, mówimy trochę o sobie, ale to jest ogólna zasada. Jeżeli ja nie czuję się ekspertem w kategorii, no nie wiem, książek Paulo Coelho, to wypowiadam się tylko prześmiewczo, ale nie tak, żeby ludzie odbierali mnie jako negatywnego krytyka. Właśnie nie starajcie się na siłę dać o sobie jakieś mniemanie, że znacie się na wszystkim, bo będą was po pierwsze dużo bardziej krytykować, wymagać od was więcej. Jasne, może tam wykształtujecie swój wizerunek jako jakiegoś eksperta, ale tylko w tym małym gronie, dla którego jesteście bogami, bo większość, która się faktycznie orientuje w waszym temacie, będzie was raczej średnio postrzegała, więc jeśli nie jesteście ekspertem, to nie róbcie tego i my tego nie robimy, bo nie warto. Poleganie na liczbach jest... Aha, jeszcze, sorry, do poprzedniego slajdu. Bardzo dużo osób ma podejście do czegoś takiego, że będę pisał bloga okiem przeciętnego użytkownika albo zrobię wideo okiem przeciętnego odbiorcy, jak postrzega to taki typowy odbiorca. Tego nikt nie chce oglądać, bo wszyscy są tacy i wszyscy mają dokładnie takie same zdanie jak wy i nikt nie chce patrzeć na jeszcze jedno, powiem co myślę o TVN-ie, ale tak okiem takiego małego misia. A poza tym nikt nie jest przeciętnym odbiorcą, bo o ile ja mogę sobie myśleć, że jestem przeciętnym odbiorcą, to nie jestem przeciętnym odbiorcą, bo jakoś, nie wiem, wybieram iPhone'a bardziej niż Androida, więc już nie jestem przeciętnym, bo jestem bardziej skierowany w tamtą stronę, więc to już nie jest przeciętność i nikt z nas nie jest przeciętny, bo jedna osoba nie może być. Jedna osoba jest konkretna, dlatego trzeba uwydatnić te konkrety, uwydatnić tą jedną stronę, w którą idziemy i pokazać ją ludziom, albo będą
się z nami zgadzali, albo nie, ale to już jest inna sprawa. Więc jeśli tworzycie jakiś content w internecie, to róbcie tylko to, co już gdzieś wcześniej ktoś wam powiedział, że robicie dobrze, albo czujecie, że moglibyście być w tym dobrzy. A nie róbcie czegoś, że może chwyci, bo nie chwyci. Poleganie na liczbach jest zawodne. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy chyba strasznie nudni, bo wszyscy tak... Weź, w ogóle tam z tyłu. Tutaj komórki. Tam z tyłu są najgorsi widzowie. Zdrówko przy barze. Zaraz zaczną krzyczeć, słuchajcie. O, panią Kasię. Nie, nie mamy pani Kasi. Pani Kasia jest tylko w odcinkach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Lekko stronniczy grupa TV. To jest program, bardzo dobry program. Poleganie na liczbach jest zawodne. To jest też... Wybraliśmy kilka takich bardzo, bardzo ważnych dla nas rzeczy. I każdy w internecie też robiący, czy nawet niekoniecznie w internecie, będzie chciał polegać na liczbach. 1 000 000 wyświetleń, 1000 subskrybentów, 200 osób więcej w ciągu dnia. To jest tak niesamowicie ważne. A to nie jest tak ważne, bo jeżeli spojrzymy na przykład na Facebooka i na fanpage powiedzmy Kuby Wojewódzkiego, który ma chyba teraz 500 000 likersów, a pod postem pojawia się 50 lajków, 100 lajków, 150 lajków. To jest mikro procent faktycznej liczby ludzi, którzy kiedykolwiek kliknęli lubię to. Dlatego my nie chcemy polegać na liczbach, bo i nie naganialiśmy nigdy do tego, żeby ludzie zaczynali lajkować naszą stronę na Facebooku, bo chcieliśmy, żeby ci, którzy faktycznie chcą, żeby mogli i tyle. I dzięki temu przy naszej liczbie aktualnych likersów, pomimo iż nasz Facebook się wywalił przez jego słabą strukturę w ciągu ostatnich kilku dni, to nasze posty są dużo częściej czytane, lajkowane, komentowane i szerowane, bo ludzie chcą to robić, bo to są ludzie, którzy tu przyszli i świadomie kliknęli, że lubię tą stronę, chcę śledzić te odcinki i tak dalej. Więc wydaje mi się, i Włodkowi chyba też się wydaje, będę mówił za niego, a co? Że poleganie na samych suchych liczbach jest dosyć zawodne, w tym właśnie sensie, że w internecie jest strasznie łatwo kliknąć, jak wchodzę na jakąś stronę, pobierz mój newsletter. Jasne, że klikam, że pobierz. Ale jeżeli zrobimy tak, że trzeba pobrać ten newsletter w momencie, kiedy faktycznie chcę go pobrać, to ten newsletter, o ile będzie dużo mniej razy kliknięty, to będzie dużo częściej czytany, a to jest chyba większa wartość. No i właśnie o tym mówiłem, ale tak na serio, jak zobaczę jeszcze raz u kogoś post na fejsie typu jeszcze tylko 2000 fanów i będziemy mieć 25 tysięcy, a w dupie to mam, że będziesz miał 25 tysięcy. Nie liczy się, ile masz tych fanów, tylko jaką masz relację z nimi, bo pomyślcie o tym tak. Ma ten Kuba Wojewódzki te 500 tysięcy fanów, jak wrzuci to, cokolwiek wrzuci, no niech to będzie link, albo ktoś go poprosi, ej wrzuć to. Ja nawet nie wiem, czy to jest jego prawdziwy fanpage. Ale jak mało osób wejdzie w ogóle w ten link dwa raz, cokolwiek zrobi na tym linku, dużo więcej osób, gwarantuję wam, wejdzie na link, jeśli my go wrzucimy, niż ktokolwiek, kto ma 300 tysięcy pustych likersów, bo ani nie przekonasz ich do tego, co chcesz powiedzieć, ani nie zachęcisz do dyskusji, ani żadnego zaangażowania, więc jeśli zobaczycie gdzieś u kogoś, nie wiem, bardzo mało albo bardzo dużo fanów, to nie sugerujcie się tym w ogóle, bo jest to złudne i prowadzi często do złego oceniania ludzi. Ale gadają. No i jesteśmy tutaj, spotkaj się z widzami. Może nie wszyscy z was są tutaj naszymi widzami, ale część z was na pewno jest i bardzo nas to cieszy. To jest jeden z tych elementów, który jest nowatorski trochę w polskim internecie, czyli właśnie wyjście z komputera, pokazanie, że mimo iż codziennie siedzimy w programie przy stole i nie widać, czy mamy nogi. Jak widać, mamy nogi, można sobie je złamać, ale dzięki tym nogom możemy się spotkać z widzami, iść na piwo, pojechać do Krakowa, pojechać do Warszawy czy do Gdańska, jeżeli jest okazja i spotkać się z widzami. To jest niesamowite, jak dla nas to było niesamowite, że ludzie nas oglądają. Wiecie, można oglądać sobie statystyki na YouTubie, że no jest oglądalność, prawda? Ktoś cię ogląda, masz 500, 1000, 5000 viewsów, ale jak nagle spotykasz faktycznego człowieka, który mówi, że cię ogląda, to sobie stwierdzasz, o mój Boże, ale ja nie jestem z telewizji, przecież gościu, oglądasz mnie. To jest, uwierzcie mi, to jest tak niesamowite i ci ludzie tak bardzo chcą się spotkać i oni dają tyle pozytywnej energii, że po takim piwie nikt nie musi nam podpisywać jakiegoś kontraktu, żebyśmy chcieli dalej robić lekkostronniczego, bo ci ludzie nas oglądają i chcą tego, i chcą, żebyśmy robili kolejne odcinki i to jest niesamowita rzecz. I nam jest bardzo miło, że faktycznie widzimy, że jeśli ktoś chce się z nami spotkać i my mu dajemy taką możliwość, że się z nim spotykamy, gadamy, rozmawiamy o byle czym, o pierdołach, o piwie, o pani Kasi, o odcinkach starych, to jest bardzo miłe i jeśli faktycznie myśleć o tym, że
oni oglądają nas, to to są po części w jakiś tam sposób nasi klienci, bo oglądają nas, my dajemy coś, więc to się jakoś odbywa, ale odbywa się w dwie strony i to jest bardzo fajne i jak widać mało uśmiechniętych min, ale miałem nadzieję, że będzie więcej. Mów co myślisz, lecz myśl co mówisz. To jest coś takiego, co można, wydaje mi się, bardzo często przenieść na taką zasadę, że ktoś mówi: stary, ja jestem szczery, myślę, co mówię. I wtedy myślę, co mówię, zawsze z góry na dół i zawsze będę mówił, co myślę, bo ja mam w nosie, co ludzie napiszą, mogą mnie nie lubić, ale ja myślę, co mówię. I mówię, co myślę, a? I to jest o tyle ciekawe, że faktycznie dobrze stosować się do tej zasady, ale zanim się cokolwiek napisze, powie, wyemituje, to warto pomyśleć, zanim się to powie. Warto pomyśleć, czy ta szczerość, czy ta przesadna szczerość i jechanie po wszystkim, i mega hejter, i krytycyzm, i trololo, w ogóle da nam cokolwiek. Bo taki bezkrytyczny, takie pokładanie bezkrytyczne wiary w to, że nasze słowa będą zawsze odebrane z odpowiednią dozą dystansu i odpowiednią dozą zrozumienia, prowadzą często w maliny. Jest. Nic nie dopowiesz? Nie dopowiem nic. Nie spędzaj tygodni na barcampach i startupach, startup meetingach, skup się na swoim interesie. Jak wysłałem tą prezentację do Filipa, Filip stoi tutaj, to Filip aż do mnie zadzwonił i powiedział: Włodku, co ty piszesz na prezentacji mojej na Crackspot? Ja cię zapraszam, a ty takie pierdoły piszesz. Włodku, ostatni raz cię zapraszam. I musiałem się wytłumaczyć, o co chodzi. I powiedziałem Filipowi mniej więcej coś takiego. Jeśli myślisz, że nie mając nic i nie robiąc nic, chodząc tutaj i spotykając tych wszystkich ludzi, nawet nie podchodząc, tylko stając z boku i tak słuchając tego wszystkiego, coś się zmieni, to się nic nie zmieni, przykro mi bardzo, ale najważniejsze jest zacząć robić coś swojego. Jak już zaczniesz robić to coś swojego, to wtedy możesz chodzić tutaj, poznawać nowych ludzi, może ci ktoś pomoże, może podpowie cokolwiek i będziesz w stanie zbudować jakąś relację i wspólnymi siłami połączyć, to się nazywa synergia, bardzo mądre słowo, i coś nawet polepszyć w swoim programie. Ja tylko dopowiem, że nawet taki program codzienny, który trwa kilka minut i jest nagrywany w mieszkaniu, potrafi zjeść bardzo dużo czasu, bo o ile nagranie to jest powiedzmy pół godziny, znalezienie tematów to jest trochę jeszcze kilkanaście minut, to potem zmontowanie materiału to są 3 godziny razem z kompresją, dekompresją, wysłanie na YouTube'a, opisaniem i tak dalej. Do tego odchodzi to, o czym mówiliśmy, czyli odpisywanie na każdy mail, siedzenie na Facebooku, pisanie z ludźmi, planowanie wyjazdów, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że taki programik sprawia, że w ciągu tygodnia nie ma czasu pojawić się na każdym barcampie czy meetingu, na który się jest zapraszanym, więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby sobie postawić czasem takie pytanie, czy warto jechać, być tutaj, walnąć prezentację i niekoniecznie wnieść, bo być może ludzie już o tym dobrze wiedzą. I ja nie mówię tutaj, że nie warto jest być tu, bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, bo się bardzo cieszymy, że tutaj jesteśmy. Tylko nie warto spędzić całych wakacji na przejazdach po wszystkich barcampach, bo na wszystkich barcampach mniej więcej pojawiają się ci sami ludzie, więc trzeba sobie założyć, że fajnie jest być tu i tu i koniec. A nie warto przedkładać tego, że się gdzieś pokaże, że się coś powie nad swój własny interes, nad którym trzeba się skupić. To tak jak gdyby prowadzić sklep i zostawić pracownika, a samemu jeździć cały czas i szukać jakiejś okazji. Musisz lubić, co robisz, to widać na ekranie. I my, wydaje mi się, złapaliśmy się na tej właśnie sentencji gdzieś w okolicach 40 odcinka, bo my, ojejku. My się lubimy po prostu, bo nie da się nie lubić i robić codziennie programu. Jakbyśmy się nie lubili, to przestalibyśmy robić ten program. I to jest właśnie strasznie ważne w czymkolwiek, co jest regularnie i co jest często. Że jeżeli nie lubisz tego, co robisz, to ludzie to po pierwsze zobaczą. I to jest niesamowicie łatwe do wychwycenia. Ludzie to wykryją, napiszą ci, a jeżeli ci nie napiszą, to po prostu przestaną cię oglądać. Dokładnie, więc jeśli faktycznie występujecie przed kamerą albo audio, bo nawet w głosie to słychać i nie chce wam się być tam, gdzie jesteście, bo na przykład zrobiliście już 50 odcinków, wam się dawno przestało chcieć, więc jeśli czegoś nie zmienicie w danej chwili, jeśli robicie coś teraz i wam się po prostu nie chce, to ludzie zaczną powoli odchodzić i to będzie tak się odłupywało, aż w końcu nikt nie zostanie i będziecie sami jak palec. Mieliśmy to powiedzieć na samym początku, bo chcieliśmy, żeby pytania były. Teraz już tych pytań na pewno nie będzie, bo nikt nie ma nas o co zapytać, ale czekamy. Jeżeli ktoś ma pytania, będzie miło. Okej. Hej, ja was w ogóle pamiętam z wcześniejszych rzeczy i w ogóle lekkostronniczych nie oglądałem. Serio, w ogóle lekkostronniczych nie oglądałem, sorry. Od dzisiaj będę, mam trochę do nadrobienia najwyraźniej.
Mam pytanko do was. Mówiliście o pozytywach, a ja mam takie pytanie, że jak czasem trzeba kogoś szczerze zjebać, to co, co wtedy zrobić? Bo ale mówiliście o pozytywach i co zrobić, jak jest, jak trzeba z siebie wyrzucić coś negatywnego? Ja mam pytanie, czy wszyscy słyszeli pytanie? A, no to super. W takim razie, czy mamy kogoś, nie powiem brzydko... Zjechać. Zjechać, o. Jeżeli trzeba kogoś zjechać, co to wtedy, Łotku? Powiem tak, my kiedyś praktykowaliśmy only love, no hate, czyli nieważne jak bardzo ktoś nas zjechał, to staraliśmy się być jak najbardziej pozytywni. I to jest okej, ale trochę się jest wtedy tak jakby bezpłciowym, bez charakteru. Jeśli nie wyrazicie ze siebie czasem złych emocji, no to jesteście nijacy, jeśli coś was bardzo irytuje i faktycznie jest głupie samo w sobie i nie ma oparcia logicznego. I ludzie nawet często robią coś takiego w internecie tylko, żeby sprawdzić waszą reakcję, a nie żeby rzeczywiście was pohejtować. To wydaje mi się, że nie ma nic w tym złego, żeby kogoś po prostu zjechać z góry na dół, jeśli faktycznie jest zły. A co więcej, jeśli to zjechanie będzie odpowiednio przekazane, bez tam spadaj, jak ci się nie podoba, nie oglądaj, bo jest, inne programy są, oglądaj sobie coś innego, to jeszcze będziesz miał dużo łapek w górę, jak będzie to odpowiednio napisane. Poza tym wydaje mi się, bo zrobiliśmy sobie takie rozgraniczenie na dwa rodzaje hejterów. Jedni to są faktyczni hejterzy, a drudzy to są komentatorzy, którzy chcą coś wnieść. Hejterzy typowi to są ludzie, którzy napiszą na YouTubie, na Facebooku, gdziekolwiek spadaj albo spieprzaj, zero merytorycznej dyskusji, tylko po prostu nie lubię cię, jesteś brzydki, koniec. I to są hejterzy. Natomiast jeżeli przyśle nam ktoś mail albo napisze na Facebooku, na YouTubie komentarz, zmieńcie to, to i to. Włodku, jesteś brzydki, masz dziwną fryzurę. Karolu, masz nieposprzątane mieszkanie, whatever. I napisze nam coś takiego, to to nie jest hate comment, tylko to jest krytyka, na którą odpowiadamy, bo to jest krytyka, która może faktycznie coś wnieść. Dlatego, i co jest fajne, to z tego całego negatywnego kontentu, który mógłby się wydawać jako duży, okazuje się, że faktyczny hejt to jest taka mała stróżka, a reszta to są rzeczowe komentarze. Pytanie za piwo. Kupon, pytanie za piwo. Nie, kupon dla ciebie. To jest zachęta dla was. Kolega dostaje kupon na piwo. Mam jeszcze jeden. O, masz pytanie, bardzo miło. To zapraszam do mnie tutaj. Cześć, rzucę. Łap, to tylko krak spota. No. Brawo! Ja mam pytanie. Dzięki, ale nie było rzucone, to złapałem. W każdym bądź razie zaznaczyliście na początku, że nie warto robić jakiejś opinii z poziomu takiego przeciętnego widza, szaraka. I zaznaczyliście, że nie warto się produkować na eksperta. Jeśli nim nie jesteś. Ale ty z tych wypowiedzi zrozumiałem, że nawet na czym, jeżeli na czym się znasz, to spotkasz grono w internecie 10 razy lepszych ludzi od siebie. Wiesz, więc... to jest kwestia dopasowania. Ja tylko sprecyzuję, zanim dokończysz, okej? To jest kwestia dopasowania tego kontentu, który produkujesz, do odpowiedniej grupy odbiorców. Jeżeli, bo ja robiłem wcześniej program o fotografii i ten program o fotografii nie był skierowany do profesjonalnych fotografów z megastudiem i aparatem za 20 klocków, tylko był skierowany do początkujących fotografów kupujących pierwszą lustrzankę. I to było o tyle okej, ale też spotkało się z niezrozumieniem, że wiesz, pisali do mnie super fotograficy, ej stary, ale ty pominąłeś w tym zagadnieniu to, 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 to i to. Bo to było niepotrzebne początkującym, wiesz. W tym sensie chodziło mi o dopasowanie grupy odbiorców do kontentu. No rozumiem, no ale jeżeli chciałbym stworzyć jakiś mój kontent w internecie, no to jest mimo wszystko jakaś pseudoekspercka wiedza, no bo... Czy to zależy, jaki kontent produkujesz? Popatrz na nas. My to przyrównam do 35 mm znowu. My robimy lekkostronniczego w tej chwili, on w ogóle nie jest ekspercki. Wygłaszamy nasze opinie, bo są śmieszne, nie są na tyle... mądre, żeby można się było na nich wzorować, tylko są faktycznie śmieszne. Tutaj miałbyś prawo jak najbardziej mu zarzucać, że coś jest nie tak, bo to był program, który mógłby być postrzegany jako ekspercki albo przekazujący wiedzę. To była taka Wikipedia wideo. Jeśli coś faktycznie ma przekazywać wiedzę, no to może być krytykowane. No i tak było. Było krytykowane, bo czegoś tam nie było, bo ISO było źle przekręcone i tak dalej, ale... Więc wiesz, jest kilka dróg robienia tego, co możesz robić. My wybraliśmy komedię, tutaj z tym Tytusem i Tymonem też komedię, tutaj robimy recenzję i to też jest, wszystko opiera się o tą zabawność, pozytywność i tak dalej. Nie staramy się mówić niskim tonem, mądrze, powoli, no bo nie jesteśmy tacy. Dlaczego? O, proszę pana. Czy ktoś jeszcze ma pytania? A, piwo moje dla ciebie. Piwo, właśnie. Czy ktoś jeszcze ma pytania?
145, 160, 145, 160. Jakieś pytania, czy już mamy schodzić ze sceny? Mamy schodzić ze sceny. Pytania, a dokrzyczysz albo podejdź może tutaj, chłopcze, a zadaj nam pytanie spod sceny. To będzie ostatnie. To jest ostatnie pytanie, więc... Ostatnie stronnicze pytanie. Ale czekaj, nie mamy już piwa? Mamy. A, masz. Okej. Ale dostanie kolega piwo. Tak, dostanie piwo. No, bardzo dobra organizacja. Ale... Brawa dla Crackspotu. Brawo, brawo. Cześć, ja jestem waszym fanem. Na o, waszym... to się bardzo miło. Znaczy, cześć. Kurde, z wszystkimi powinienem się witać, nie tylko z fanami. Ja mam pytanie odnośnie misji lekostronniczych, ponieważ wcześniejsza, na przykład podcastów twojego, Karol, była taka, że sprzedawałeś wiedzę dla ludzi, którzy nie znali się na fotografii albo zaczynali, prawda, z fotografią, żeby jakieś tam podstawy im przedstawić. A jaka jest misja lekostronniczych? Ponieważ... śmiem twierdzić, że sprzedajecie swoją prywatność, ponieważ ja wiem, kiedy byłeś w Zakopanem, wiem jak, nie wiem, którego, ale wiem jak mieszkacie, co robicie, czym się zajmujecie, jeden i drugi, tak samo. To jest a taki, moja żona taki, siedzi tam. No właśnie, dokładnie. Jesteście osobami publicznymi, bo macie na fanpage'u 21 tysięcy, jeśli chodzi o samego Facebooka. Jesteście popularni, sprzedajecie się jak Big Brother, tak? Jesteśmy w waszym... Okej, okay, ja rozumiem, wiem, co masz na myśli, ale po części... Jakoś się sprzedajcie jako taki... znaczy, wiemy wszystko dużo o was. Moje pytanie, na czym polega misja lekostronniczego? Ponieważ dotrafiacie do osób, którzy są młodzi, to jest wiek nawet od 13 do 26 lat. Coś takiego, 24 lata. A jaka jest misja? Bo sprzedajecie fajne tematy, faktycznie to, co powiedzieliście, pozytywne, nie są negatywne. Sama miłość, tak? Ale mi chodzi o to, jaka jest misja, co macie, znaczy do przekazania, no nam, prawda, no bo okay, jakieś wartości, merytorykę. Czyli jaka jest misja tego w ogóle, co robimy? Lekostronniczych. Po co robimy to, co robimy? I powiem ci tak, zaznaczyłeś, że mamy tą grupę od 13 do 24 lat. To jest zdecydowanie największa grupa, ale spośród tych wszystkich widzów jest jeszcze kilkadziesiąt, nie kilkanaście procent ludzi powyżej 25 lat. I my to, co robimy w lekostronniczym, wykorzystujemy... Po części, to będzie mówione na panelu dyskusyjnym już dużo, dużo szerzej, ale do prezentacji siebie, do pokazania jacy jesteśmy, to jest dokładnie to samo, tylko dużo łatwiejsze, ale można by to było przyrównać dokładnie to samo do tego, dlaczego ludzie chodzą do Mam Talent. Chodzą do Mam Talent, żeby kamery ich uchwyciły, może jakimś cudem pojawią się w telewizji, może jakimś cudem przejdą dalej, a jak przejdą, no to już mają zaklepane. To jest dla nich po pierwsze darmowa reklama, po drugie pokazują co potrafią, jak wyglądają i jeśli ktoś się będzie miał do nich zgłosić, to się zgłosi do nich właśnie. Czyli Włodek powiedział, że ma parcie na szkło, a ja tylko dodam, momencik, ja tylko dodam, że to co my robimy, to jest coś, co jest znane pod pojęciem angielskim personal branding, ponieważ ludzie... TVN, PWN, którzy sami do nas zadzwonili, żebyśmy coś dla nich zrobili. Przyszli dlatego, że podobały im się nasze twarze, no nie w takim szerszym pojęciu i chcieli, żebyśmy my to robili. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że chcemy robić coś właśnie pozytywnego, o czym też mówiłem. Bo niedużo jest pozytywnego kontentu w Polsce. Jeżeli nie mamy takiego brukowego, taniego humoru a la trochę Szymon Majewski, nie mówię, że nasz jest bardzo wysokich lotów, ale... To, że troszkę łatwiej i troszkę lekko o 18 codziennie można obejrzeć sobie coś, co nas rozśmieszy na koniec dnia, to jest misja. To nie jest taka popierdółka, która nie jest zupełnie ważna, bo ważna, tylko że to, że ludzie mogą się uśmiechnąć na koniec dnia, to jest niesamowicie ważna rzecz. I to chyba byłoby na tyle. Z kolegą idziemy do kuluarów gadać, bo już czas nam nie pozwala, ale idziemy pogadać. Ja proszę faktycznie pytania do kuluarów. Jeszcze raz brawa dla Celebrytów 2.0, dzięki czyli wielkie. Dzięki lekko stronniczych. Naprawdę dzięki. Brawo.